Witajcie, tu Wallace, polski gość od zabawek. W dzisiejszej wideorecenzji powracamy do tematyki tajemniczych saszetek, ale tym razem mam znowu coś nowego, ale szczęśliwie już dostępnego na terenie Polski. Oto Transformers Creo Microchangers. Najpierw zagadka dla niefanów Transformers. Czym właściwie jest Creo? Jak niektórzy z Was pewnie już wiedzą, parę lat temu LEGO prawnie straciło wyłączność na tworzenie klocków, które moje pokolenie znało jako system. W ten sposób firmy takie jak Megablox, Kobi, a także Hasbro mogły legalnie produkować klocki, które były kompatybilne z LEGO. I ta ostatnia firma postanowiła przetestować swój przywilej na marce Transformers, tworząc pierwsze zestawy Creo. Chyba nie muszę tłumaczyć, jaka gierka słowna wiąże się z tą nazwą. W rezultacie dostaliśmy szereg zamaskowanych robotów, które można było przebudować na pojazdy. I o ile same roboty spotkały się ze zróżnicowanym zainteresowaniem fanów, o tyle to, co było dodawane do każdego zestawu, stało się prawdziwym hitem. Małe, pocieszne podobizny znanych postaci z generacji pierwszej, tak zwane kreonki. Nic dziwnego więc, że skoro fani kupowali całe zestawy dla tych bazowanych na minifigach zabawkach, wiele nowszych zestawów, a wręcz linii, kręci się wokół nich. Microchangers to jedna z nowych form rozwojowych kreonków, które teraz jeszcze lepiej stają się reprezentacją naszych ulubionych transformerów dzięki dodaniu prostej zdolności do, nazwijmy to, transformacji za pomocą doczepianych do podstawowej postaci klocków. Czy ten patent się sprawdza? Zaraz się przekonamy. Oczywiście, biorąc przykład choćby z My Little Pony czy Littlest Pet Shop, w tym konkretnym przypadku mamy nie wiedzieć, co jest w środku, tak żeby kupić więcej saszetek niż to potrzebne, zanim uzbieramy całą serię. W tym przypadku drugą. Ale my i tak wiemy, bo grupa oddanych sprawie fanów z Ameryki drogą prób i błędów rozszyfrowała przydatne numerki umieszczone na zgrzewach saszetek. A więc wiem, że w środku mojej, o numerze 31021-74, znajduje się Autobot Perceptor. Teraz, gdy już wiecie, a w końcu wiedza to połowa zwycięstwa, możemy rozparcelować saszetkę i wyrobić sobie opinię na temat tych tajemniczych, krotkoformerów. Tajemnicza saszetko. Pokaż nam, co skrywasz. Ta metoda się nie sprawdzi. Musimy pomóc wyjść z zawartości. O, czuję torebkę. A torebka zawiera coś, co ewidentnie jest perceptorem. No, co za zdziwienie. Ale na pewno mamy w środku jakieś papiery. Tak, są papiery. Po pierwsze, to, co wszyscy znamy i uwielbiamy. Ostrzeżenie przed tym, że tu są małe części i tą zabawką można się zadławić, jeśli ktoś koniecznie uprze się, aby spróbować ją zjeść. I dalej mamy taką oto ulotkę, która po pierwsze nam pokazuje perceptora, gdy jest już złożony, tak w formie robota, jak i w formie, powiedzmy, mikroskopu. I tak, z jednej strony mamy dwa tryby, a z drugiej strony ciągle ta informacja nie przekształca się. Pewnie chodzi o to, że nie ma płynnej transformacji, tylko po prostu, żeby osiągnąć jeden albo drugi tryb, musimy zabawkę rozmontować i zmontować z powrotem. Po drugiej stronie mamy informację, co dokładnie możemy znaleźć w tej serii, a więc popatrzmy. Hard Shell, dawniej znany jako Bomb Shell. Acid Wing, dawniej znany jako Acid Storm, Powerglide, Bulkhead, nie wiem co on robi w serii, gdzie są postacie z generacji pierwszej, ale chyba nie ma co wnikać. I tak wygląda odrobinka jak Hound. Dalej mamy Lagnat, kolejny pan z Animated, Scourge, Blight, który jak rozumiem jest współczesną wersją Blota, nasz Perceptor, RC, Hoist, Vehicon z Transformers Prime i Autobot Groove. W tym papierku jest jednak jeden szczegół, który bardzo łatwo przegapić przy pierwszych oględzinach. Mianowicie rozkłada się, by pokazać nam instrukcję montażu dla obu trybów. Jak widzicie, jest to
konstrukcja, gdzie głównie gmeramy przy plecaczku z lunetą mikroskopu. Tja, zaraz zobaczymy, jak to się robi, że tak powiem, w realu. Pomysł z dodatkową torebką też mi się bardzo podoba, bo gdy ktoś otwiera saszetki tak jak ja, czyli wszystko wysypuje na blat, bardzo łatwo byłoby pogubić te mniejsze elementy, a tak, nawet jeśli ktoś otwiera saszetkę spontanicznie, to i tak wszystko wciąż ma w jednym miejscu. Ale ten stan zaraz może się zmienić. A więc saszetka otwarta, wysypujemy delikatnie jej zawartość na blat. I czas zbudować perceptora w trybie robota. Jak sami widzieliście, patrząc na tą instrukcję, ta budowa nie powinna być przesadnie skomplikowana. Także najpierw możemy zbudować sobie ciało perceptora. Właśnie tak. Zbudowaliśmy ciało perceptora. Jak widzicie, to było bardzo proste. I teraz możemy zająć się najbardziej ambitną częścią tego całego procesu, czyli jego lunetą i całym tym plecaczkiem. Właśnie tak, co my tu mamy. Teraz bierzemy tą część. Klik. I teraz bierzemy tą przezroczystą część. Klik. Teraz bierzemy jeden taki element. Jego klikamy z drugiej strony. I kończymy całość czarnym okrągłym elementem. Właśnie tak. Teraz bierzemy tą część i łączymy ją z tą, ale nie w ten sposób, trzeba to odwrócić, właśnie tak. I teraz bierzemy kolejny kwadracik i mocujemy go tutaj, na tym, jak mi nie ucieknie. O, właśnie tak. No, ta część chyba nie chce bardzo dobrze stać, być w miejscu. Będę musiał na to uważać. Bierzemy to, nakładamy na szyję perceptora. Bierzemy jego głowę, bierzemy jego hełm, dajmy mu giwerkę, można trochę przesunąć w górę, właśnie tak. Jak to się zakłada? O, właśnie tak. I perceptor w trybie robota jest gotowy. I jak widzicie, po budowie zostały nam dwie części. Jedna z nich to oczywiście podstawka, a druga jest wykorzystywana w trybie mikroskopu. A oto perceptor w trybie robota. Pierwsze wrażenie, szczerze mówiąc, ach, och i ech nie będzie, ale jest przyzwoicie jak na zabawkę, której głównym kolorem jest czerwony z małą ilością dodatków. Mimo wszystko wydaje mi się, że jest to raczej luźna interpretacja Transformers, bo jak wiadomo, roboty, które mają dużo wystających części, może nie zawsze dobrze się przepisują na figurki, które są w większości płaskie, poza pewnymi dodanymi szczegółami. Jednak to, co ma wskazywać na to, że jest to perceptor, a nie ktoś inny, jest w miarę nieźle zrobione. Oczywiście najbardziej charakterystycznym elementem tej postaci jest nie tylko czarny hełm i ta luneta, która wystaje mu po boku głowy, ale też klatka piersiowa, która zawiera szybkę mikroskopu. I tutaj ten detal jest oddany w miarę nieźle. Mamy też logo Autobotów. Na dole mamy pomalowane nogi. Całkiem nieźle. Od strony malowania nie widzę tu jakichś specjalnych problemów, choć już teraz widzę ślady po miejscach, w których części były wycinane z ramek. Jest to oczywiście taka drobna wada, ale skoro już się czepiamy, to czemu nie? Broń też jest bardzo przyjemna. Ma akurat dobrą ilość detali, żeby widać, że to jest broń. Trochę mi przypomina stare działo Blastera, ale to może tylko ja. Czy głowa wygląda jak perceptor? Tak średnio. Okej, hełm się w miarę zgadza, ale perceptor, przynajmniej ten w większości inkarnacji, był naukowcem, który niespecjalnie lubił walczyć, i raczej pasowałaby tu jakaś mina wskazująca na to, że jest może minimalnie uległy, ale bardzo mądry. Tutaj mamy Rambo Perceptora, który jest gotowy zaraz komuś skopać tyłek, ale ten image pasuje do jego wersji z komiksów IDW i niestety brakuje mi tu szybki, która zasłania jedno jego oko, układ celowniczy. Wtedy wiedziałbym, że jest to Perceptor z IDW. No i mamy w końcu ten element, który wystaje dosyć mocno na plecach.
przez małą liczbę klocków jest bardzo prosty i jest raczej symboliczny niż konkretny, ale wydaje mi się, że mimo wszystko mamy tu wystarczającą ilość elementów, aby stwierdzić zawsze, nawet w nocy, że mamy do czynienia z perceptorem. Zerknijmy jeszcze szybko na pozowalność, bo jest to coś, co mocno odróżnia tą zabawkę od legowych minifigów i to na plus. Większość części, które są kończynami, jest na stawach kulkowych. Także mamy całkiem niezły zakres ruchu tutaj w ramionach. Tak jak w minifigach, łapki są na zwykłych stawach obrotowych. Co ciekawe, mamy dalej staw biodrowy, który wynika z budowy. Miły dodatek. I nogi też są na stawach kulkowych, także mogą nie tylko robić to, co minifigi, ale mogą też robić to. Oczywiście ze szpagatem nie ma to nic wspólnego, ale mimo wszystko dynamizmu to zdecydowanie dodaje. A jak ma się głowa? Moim zdaniem najsłabiej z tych wszystkich rzeczy, głównie dlatego, że jest z dwóch części. A to oznacza, że jedna z nich może nie chcieć współpracować z drugą. Na przykład tak. Czyli jak widzicie, żeby przesunąć twarz w osi poziomej, musimy najpierw zdjąć hełm, dopiero teraz przykręcić głowę, zamontować hełm z powrotem. No, nie powiem, żeby to było zbyt wygodne. Ale trzeba zwrócić uwagę na ciekawe wysunięcie podbródka i ścięcie do głowy. Trochę to wygląda jak czaszka, ale też w jakiś sposób pozwala podkreślić, że tak powiem, rysy twarzy tej figurki. I na koniec tej formy mamy jeszcze podstawkę, która jest niczym innym jak czarnym klockiem 2x4 wypustki z wgrawerowanym i pomalowanym logiem Creo. O ile wygląda to w miarę możliwie, to w żaden sposób nie może się jednak równać z dedykowanym klockiem stworzonym przez Lego na potrzeby minifigów. To naprawdę wygląda jak podstawka. To jak coś, co po prostu wymyślono, ale nie doprowadzono do końcowej fazy. Czas na transformację do trybu mikroskopu, a będzie to bardzo prosty proces. Musimy wyczepić broń, pozbyć się głowy, to zostaje, ale musimy to lekko przerobić. Musimy rozczepić to, zmontować to z powrotem. Tym razem w pozycji prostej. Wyciągnąć kwadratową część stąd. Co mi się wydaje, nie będzie specjalnie proste. Nie. To nie jest przesadnie proste. Sekundkę. Już jestem. Zajęło mi to parę minut i wymagało to użycia obcęg, ale w końcu rozczepiłem te części i mam nadzieję, nigdy więcej ich już nie połączę, bo to było naprawdę irytujące doznanie. Autentycznie, kiedy wczepimy tą część w tą, pod spodem nie ma za bardzo dobrego punktu zaczepienia dla naszych palców, także musimy znaleźć sobie coś o właściwościach imadła, żeby wykręcić tą część z główki tej. Naprawdę nie polecam tego. No ale teraz, gdy już to zrobiliśmy, możemy kontynuować transformację. Także ta część wraca na miejsce. Właśnie tak. Teraz wraca tutaj. I teraz te części lądują na stopach z jakiegoś powodu. Następnie perceptor siada w rozkroku, podparty z tyłu rękami. I uwierzcie lub nie, ale tak wygląda jego typ mikroskopu. No, w sumie na końcu wypadałoby jeszcze umieścić z tyłu tą ukośną część, którą widzieliśmy wcześniej, ale umówmy się, dla całokształtu naprawdę niewiele ona zmienia. Jak już się pewnie domyślacie, nie będę fanem tego trybu. To jest po prostu zbyt niedorzeczne, nawet jak na moje standardy, bo faktycznie widzimy tutaj siedzącego robota, który gdzieś podział swoją głowę. Ta luneta nad jego szyją tak naprawdę wcale nie pomaga. I tak, ten rozkrok jest trybem oficjalnym, choć... Czy teraz wygląda trochę lepiej? Nie. Także... Niestety muszę powiedzieć, że z dwóch trybów tej zabawki tryb robota jest o wiele lepszy i jak sądzę, będzie taka sytuacja miała miejsce także przy wszystkich
innych zabawkach z tej serii, gdzie typ robota ma priorytet, a typ pojazdu jest po prostu dodany, żeby trochę bardziej wyglądało to jak Transformers. No i nadszedł czas na porównania. A więc kogo my tu mamy? Po pierwsze, Totoro z automatu, nasz Perceptor, absolwent z tajemniczych saszetek Lego, seria 5, i Gardenia Glow z 5 serii tajemniczych saszetek My Little Pony. A w ramach porównań Transformers wykorzystamy Classics, Deluxe, Miraża, Reveal the Shield, Legion, Trailcattera i Reveal the Shield, Deluxe, Perceptora. No i tego też nie mogło zabraknąć. Powszechna puszka picia i potężne 2 złote. Podsumowując, o ile sama koncepcja kronków jako Lego-podobnych figurek reprezentujących postacie ze świata Transformers jest w porządku, tak dodawanie im drugiego trybu mnie już nie przekonuje. Przynajmniej nie po doświadczeniach z Perceptorem, którego tryb mikroskopu jest po prostu skrajnie naciągany. Problem w tym, że te drugie tryby nadal mają za rdzeń ciało robota, które ma ograniczoną elastyczność i adaptowalność i z przyczyn naturalnych lepiej się sprawdza, no cóż, w trybie robota. Oczywiście druga forma może być lepsza lub gorsza, w zależności od tego, jak tryb alternatywny oryginalnej postaci jest zbieżny z naturą Microchangera. Ale i tak w ogólnym rozrachunku trudno mi traktować to jak coś innego niż dodatek, którego tak naprawdę wcale nie potrzebuję. Także jeśli nie kupujecie tej figurki dla trybu robota, możecie ją sobie spokojnie darować. Jeśli nadal myślicie, że warto ją kupić, to można ją znaleźć na przykład w Toys R Usach za mniej więcej 15 zł. I to już wszystko na tą wideorecenzję. W następnej zobaczymy się już wkrótce. A do tego czasu trzymajcie się!